W styczniu 2021 roku pokazywaliśmy Państwu między innymi wystawę prac jednego z mieszkańców osiedla, pana Janusza Kowalskiego. Przypomnijmy sobie jedną z wypowiedzi autora prac. W galerii Bemowo na pierwszym piętrze mieści się spotykalnia, miejsce z ciekawym klimatem, który tworzą mieszkańcy. To tu możecie Państwo jeszcze zobaczyć interesującą wystawę prac i nie tylko ceglane pejzaże, których autorem jest mieszkaniec osiedla Górczewska, pan Janusz Kowalski. W tym tygodniu z panem Januszem rozmawialiśmy o wystawie, pasji do fotografii i niezwykłych pracach. Co zainspirowało Pana do stworzenia wystawy, która jest dostępna dla mieszkańców dzielnicy Bemowo, tutaj właśnie w galerii Bemowo na pierwszym piętrze? Jest ogólnie znana zasada, że światem rządzą konieczności, ale również przypadki. Miały miejsce dwa przypadki. Jeden bardzo miły, jako że od czwórki naszych dzieci otrzymaliśmy upominek, prezent okolicznościowy w postaci aparatu cyfrowego, którego przedtem nie miałem. A drugi, i to był bardzo miły przypadek, drugi przypadek był taki, że tydzień czy 2 tygodnie potem kupiłem miesięcznik komputerowy, informatyczno-komputerowy, do którego była załączona płytka. Na tej płytce wypatrzyłem informacje o programie graficznym, programie komputerowym Photoscape. Zacząłem swoje zdjęcia poddawać działaniom narzędzi, które w tym programie są. O tym programie chcę powiedzieć, że to jest jak wielka skrzynia, w której z kolei są mniejsze skrzynki i w tej skrzyni i poprzez skrzynki są dziesiątki, może nawet setki narzędzi. Gdybym powiedział, że w ciągu jednego dnia poznałem wszystkie narzędzia, to byłaby to oczywiście nieprawda. Zawartość tej skrzyni, tych narzędzi poznawałem jeszcze miesiąc temu, a wydarzenia, te dwa przypadkowe, w jakimś sensie miały miejsce 10 lat temu. I od tamtej pory jestem beneficjentem zabawy, przygody, zabawy. Na czym polega ta zabawa? Otóż o tej zabawie można powiedzieć, że to jest jak podróż, daleka, bliska, krótka, długa, przymusowa, z własnej woli. Podczas tej podróży oczyma, uszami coś się rejestruje. Po tygodniu, po miesiącu, po roku wracamy do tej przygody. W głowie powstaje wspomnienie. Rzadko kiedy wspomnienie jest wiernym, dokładnie wiernym przeżyciem tejże podróży. Jedne rzeczy, które się zdarzyły w tej podróży, zapominamy, inne pamiętamy, a te, które pamiętamy, wiążą się z taką piosenką sprzed kilkudziesięciu lat. Panowie, panowie, szanujcie wspomnienia, wspomnienia są zawsze bez wad. Niektórzy idą dalej, nie tylko wycinają to, co jest wadą, zostawiają to, co jest pozytywem, ale niekiedy również ten pozytyw ubarwiają. Także po latach wspomnienie, no wiemy, że to jest wspomnienie tej podróży, ale łączność taka tematyczna, estetyczna jest niewielka. W lutym pokazywaliśmy Państwu skutek użytkowania rur kanalizacyjnych w jednym z budynków oraz efekt interwencji na hydroforni na osiedlu nr 3. Dzięki skutecznemu Komitetowi Nieruchomości dokończono gruntowny remont przy ulicy Wyki 7, a dzięki interwencji Rady Osiedla nr 3 hydrofornie zostały uprzątnięte i doprowadzone do stanu użytkowania. Zobaczmy, jak było w lutym. Nikomu z Państwa nie trzeba przypominać o tym, że zdecydowana większość bloków na osiedlu ma ponad 40 lat. My dziś Państwa uwagę chcemy szczególnie skierować na stan budynków i innej infrastruktury związanej z dostarczeniem choćby wody do Państwa mieszkań. Temat numer 1 to interwencja widzów i laserowe spojrzenie na jedną z hydroforni. Na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy zdjęcia, jakie zrobiono na hydroforni na osiedlu nr 3 podczas kontroli pod koniec lutego. Oto one. Stan, jaki widać na zdjęciach, mimo ponownej wizyty w marcu, budzi podobno zastrzeżenia. Poproszono nas, byśmy zajrzeli do środka. W tej sprawie wysłaliśmy do administracji osiedla nr 3 administrującej ten teren prośbę o wypowiedź i możliwość udostępnienia nam pomieszczeń, tak byśmy mogli pokazać je Państwu. Przy okazji postaramy się także zajrzeć do innych hydroforni, by pokazać Państwu ich stan. Kolejny temat, jaki chcemy Państwu przedstawić dziś, to zdjęciowy przedsmak, a za tydzień szerzej to efekty demontażu rur sieci kanalizacyjnej na budynku mającym 42 lata. W marcu po roku pandemicznym nie zabrakło także rozmów o jej skutkach. Oto krótki fragment rozmowy. Już rok, odkąd żyjemy w świecie pandemii, można powiedzieć panujących wszechobecnie obostrzeń, powiedz, jak zmieniło się społeczeństwo w tym czasie? Jakiego rodzaju nastroje panują w obecnej chwili? Czy już się przyzwyczailiśmy do tego, że ta pandemia z nami jest, czy właśnie wręcz odwrotnie? No właśnie, pytanie jest bardzo dobre, pytanie jest kluczowe właściwie, jeśli chodzi o analizę funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa, z tego powodu, że spotykamy się właściwie bezpośrednio rok od tego momentu, kiedy po pierwszym zakażeniu rząd zdecydował się na pierwszy lockdown, na izolację, na zamknięcie. No i cóż, nie chciałbym powiedzieć, że to zamknięcie wpłynęło na przemiany społeczne w sposób bezpowrotny, natomiast na pewno dość długo będzie trwał proces normalizacji. Z jakiego powodu? No przede wszystkim musimy tutaj podzielić społeczeństwo na poszczególne kategorie i pamiętać, że ono reaguje w sposób zróżnicowany w zależności od kwestii wiekowych, w zależności od właśnie kwestii socjodemograficznych, od wszelakich działań i zróżnicowania społecznego jeszcze przed pandemią, bo przecież to odzwierciedla się także w okresie pandemii. Czy się przyzwyczailiśmy? Powinniśmy pamiętać o tym, że to jest sytuacja kryzysowa, a sytuacja kryzysowa wymaga mobilizacji. Tylko mobilizacja może być utrzymywana w krótszym czasie, natomiast długofalowo utrzymywanie mobilizacji jest właściwie niemożliwe i pewne elementy rozprężenia społecznego niewątpliwie zauważamy, natomiast wśród wszelakich kategorii socjodemograficznych są też te, które są szczególnie narażone na tego typu sytuacje, izolacje i szczególnie trudno ją przyjmują, na przykład jest to właśnie młodzież. Marzec 2021 roku zapamiętamy jako miesiąc rozmów i walki przed sądem o naszą telewizję. Powodem, przypomnijmy, była zaskarżona uchwała przez zarząd spółdzielni dotycząca dostępu do telewizji. Przypomnijmy sobie, co w marcu przed sądem mówił mecenas reprezentujący zarząd oraz pełnomocnik Rady pani Halina Wojna, broniąca uchwały walnego zgromadzenia. No dobrze, to w takim razie... Sąd postanowił dopuścić do... Sądzie, jeszcze jedno zdanie, przepraszam bardzo. Tak? Jeszcze jedno zdanie, bo właściwie to ze strony spółdzielni chciałem tylko wskazać na jedną rzecz, może w takim wstępie, że spółdzielnia mieszkaniowa Górczewska jak gdyby rozumie, jaki cel przyświecał podjęciu tej uchwały. Spółdzielnia z tym celem się zgadza, natomiast widzi pewne sprzeczności w wykonaniu tej uchwały. Wobec czego, jeśli byłaby wola drugiej strony, to spółdzielnia jest gotowa do rozmów tutaj koncyliacyjnych, ugodowych, jeszcze w tym przedmiocie. To może, bo Wysoki Sąd zwykle pyta, tak, czy jest możliwość dojścia do porozumienia. Myślę, rozumiem, że tutaj w tej sprawie to jak najbardziej. Że w tej sprawie, no tym bardziej właśnie powinniśmy próbować. Także z naszej strony, ja tutaj w imieniu spółdzielni oświadczam, że taka wola jak najbardziej jest. Zresztą wczoraj nawet na ten temat rozmawialiśmy, że jak najbardziej z panią pełnomocnik, jak najbardziej widzimy możliwość porozumienia się. Jeśli będzie wola z drugiej strony, to wiem, że spółdzielnia już w tym momencie pracuje nad określonymi regulacjami prawnymi, które miałyby urzeczywistnić tak naprawdę cel tej uchwały. natomiast w sposób możliwy do wykonania. Możliwy do wykonania, bo w tym momencie spółdzielnia stoi na stanowisku, że wykonanie tej uchwały będzie po prostu niemożliwe. Będzie no ja rozumiem, że po prostu nie ma możliwości czuwania nad tym programem, tak? Nad tym, co jest nadawane po prostu. I tak? Wysoki Sądzie, no, zarząd spółdzielni nie może do czegoś takiego tak naprawdę dopuścić. Natomiast jeśli chodzi o sam cel, o ideę, która przyświeca, to jest ona zarówno wspólna, myślę, wszystkim członkom spółdzielni, jak i zarządowi, jak najbardziej. Ale w jaki sposób miałby to tutaj ewentualnie polubowne zakończenie tej sprawy? Wysoki Sądzie, ja myślałem tak naprawdę w tym momencie, jesteśmy na wstępnym etapie, pandemia nam niestety wiele czynności utrudnia. No właśnie. Wiem, że zarząd już jakiś czas temu skierował do odpowiednich komórek organizacyjnych spółdzielni projekty regulacji prawnych, które miałyby rozwiązać tą kwestię. I w tym momencie tak naprawdę, gdyby okazało się, że te projekty tych dokumentów, tak, które będą przedłożone, one będą obradowane przez odpowiednie komórki spółdzielni, prawda, przez Radę Nadzorczą, przez inne komórki, wydaje mi się, że można byłoby dojść do porozumienia, bo skoro poprzez inne, tak, regulacje prawne będziemy w stanie urzeczywistnić ten cel, który przyświecał tej uchwale, to być może strona przeciwna nie będzie miała już powodów tutaj do tego, aby, powiedzmy kolokwialnie, bronić tej uchwały. Bądź też my nie będziemy widzieli powodów, żeby dalej to postępowanie ciągnąć. Natomiast mam pytanie, no bo tak, uchwały są podjęte, tak? Są podjęte. No właśnie. Z tego względu, no tutaj bardziej, ja myślę, że to po drugiej stronie leżałaby, prawda? Gdyby druga strona po zapoznaniu się z tymi materiałami, tymi regulacjami, które są planowane do wprowadzenia, uznała, że one są wystarczające, mogłaby uznać powództwo bądź w inny sposób, tak, wycofać się ze sprawy po prostu. Także z naszej strony, Wysoki Sądzie, taka oferta jak najbardziej pada i ona jest... A jaki realny czas jest na to potrzebny? Wysoki Sądzie, jeśli no bo teraz jest ciężko, ja wiem, że to wszystko, przeprowadzanie jakichkolwiek rozmów, konsultacji, wszystko jest ciężko. Jeśli chodzi o realny czas, to tak naprawdę ciężko jest cokolwiek tutaj zadeklarować, dlatego że to nie tylko jest jak gdyby po jednej stronie, prawda, potrzeba działania, bo zarząd wszystkie dokumenty przygotował. Zarząd przygotował, one już są przedłożone, od jakiegoś czasu czekają na ich rozpatrzenie, ale no, pandemia niestety opóźnia, to uniemożliwia. Wiem, że teraz znowu zarząd w związku z tym, że no, ta sprawa jednak się toczy, zarząd też nie chce wchodzić w konflikt ze spółdzielcami, bo to nie jest rola ani zarządu, ani nie taki jest cel tego działania. Nie taki jest cel. Natomiast nie jestem w stanie, Wysoki Sądzie, powiedzieć, ile by to trwało, przy czym nie jesteśmy tak naprawdę w stanie stwierdzić, ile czasu będzie trwało jeszcze rozpatrywanie tej sprawy, dlatego że powiedzmy, że dzisiaj przesłuchamy sobie świadków, będziemy mieli już jakiś wstępny obraz sprawy, później będzie prawdopodobnie, Wysoki Sądzie, znaczy kolejny termin dla przesłuchania stron. I już, ale to i tak będzie trwało. No dobrze, a czy Pani widzi tutaj tę jakąś taką szansę tego polubownego załatwienia tej sprawy? No bo ja powiem tak, no, sąd też się zapoznał z tymi dokumentami, które tutaj są złożone do akt sprawy i czy rzeczywiście jest taka możliwość, że i czy Pani potwierdza, że wpłynęły te takie regulacje, nowe projekty regulacji ze strony zarządu do Rady Nadzorczej i w przedmiocie właśnie tych kwestii związanych z nadawaniem przez telewizję tą osiedlową? Proszę Wysokiego Sądu. Intencje są bardzo szlachetne, ale one się całkowicie jakoś rozmijają z praktyką. Ja powiem tak, że istotą tej telewizji naszej lokalnej Górczewska, która jest naszym dużym takim dorobkiem, bym powiedziała, w sensie społecznym, jest właśnie dostarczanie informacji przede wszystkim członkom spółdzielni, tworzenie jakiegoś, prawda, no, więzi społecznych, które są między mieszkańcami, udzielanie informacji o osobach, które mają piastować funkcje pewnych spółdzielni, żeby ich godnie reprezentować. Tak. I ja powiem Wysokiemu Sądowi, jak jest na dzisiaj. Na dzisiaj jest tak, że my jesteśmy odcięci kompletnie od tej telewizji Górczewska. Odcięci. Ja jestem przedstawicielem takiego niższej rangi, bym powiedziała, organu, jakim jest Rada Osiedla. Mamy do przekazania cały szereg innych cennych informacji dla naszych członków, którzy są, tak jak ja, już osobami w bardzo podeszłym wieku, którzy są bardzo często wykluczeni, proszę Wysokiego Sądu, bym powiedziała, no jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, prawda, cyfrowo wykluczeni, korzystanie z mediów społecznościowych. To jest jedyny przekaz, z którym oni się bardzo identyfikują, bardzo czekają na te informacje, obserwują po prostu tych swoich przedstawicieli, czy godnie ich reprezentują, czy dbają o ich interesy, czy te czynsze, które płacą, no, są pod lupą tychże organów, bo właśnie jesteśmy przeddzień podwyżki czynszów, gdzie nikt nie chce nam dokładnie w tej telewizji objaśnić, dlaczego te czynsze będą podwyższone. I powiem jeszcze Wysokiemu Sądowi o takiej sytuacji, że tak jest na dzisiaj, że tylko przewodniczący Rady i jego sekretarz tej Rady Nadzorczej ma dostęp do telewizji i oczywiście przekazuje treści takie, jakie chce. A te treści czasem są po prostu nieprawdziwe. I podam tylko jeden przykład. Na jednym takim wystąpieniu, na którym właśnie pan przewodniczący powiedział między innymi do członków spółdzielni, którzy są w tej kwestii już bardzo dobrze wyedukowani, że Radę Nadzorczą, proszę Wysokiego Sądu, wybiera zarząd i odwołuje zarząd. No ja natychmiast się zbulwersowałam tym faktem, zadzwoniłam i powiedziałam do redaktor telewizji: pani redaktor, proszę spowodować, żeby ta informacja została sprostowana, bo po prostu nasi mieszkańcy czują się po prostu niekomfortowo, że ktoś ich po prostu w ten sposób traktuje. Do tej pory, proszę Wysokiego Sądu, ta informacja nie została sprostowana. I takich przykładów zresztą będą mówić tutaj pewnie świadkowie, bo to są osoby, które są żywo zainteresowani. Także mówię, intencja jest bardzo szlachetna, ale niestety ta praktyka, którą mamy, jest, i tak na zakończenie, proszę Wysokiego Sądu, powiem tak. Ta uchwała od początku nie jest absolutnie przez zarząd respektowana, chociaż ona nie jest przez sąd, prawda, jak gdyby uchylona. Czyli zarząd mówi nie, bo nie, czyli stawia się ponad sąd. Mówi nie, ona jest niezgodna z prawem, niezgodna jest, sprzeczna wewnętrznie, ogranicza kompetencje itd., itd. I rzeczywiście zarząd tak cały czas postępuje. No i efekty są takie, że my właściwie nie mamy już, to już nie jest nasza telewizja. I jeszcze właśnie, tak to chciałam na koniec, trochę jestem, przepraszam, zestresowana i trudno mi się mówić. I jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że po uchwaleniu tej uchwały zarząd, proszę Wysokiego Sądu, uchwalił własny regulamin telewizji Górczewska, regulamin, którego nie skonsultował z Komisją Kulturalno-Społeczną Rady Nadzorczej, która te kompetencje w tym zakresie ma, nie przedstawił do zatwierdzenia na Radzie Nadzorczej, jest taka praktyka, i ponadto, proszę Wysokiego Sądu, po prostu zarząd zawarł tam takie treści, które są niekompatybilne w ogóle z tą uchwałą i jeszcze z takim regulaminem Komisji Kulturalno-Społecznej. Wykluczają się po prostu, prawda? Nie są takie. Więc ja po prostu jestem zawsze otwarta na współdziałanie. Naprawdę. Tylko no, jeszcze raz powtarzam, sąd oceni, dokona oceny, będą tu jeszcze świadkowie zeznawać, że na dzisiaj nie widzę żadnych, bo jeśli byłoby tak, jak pan mecenas mówi, to ktoś nawet powinien się... Ja jestem współautorem tej uchwały. Oczywiście nie będę sądu zanudzać, bo tutaj mogłabym się rozwodzić nad każdym punktem, ale ja bym chciała, żeby ktoś ze mną przynajmniej próbował w jakiś sposób, czy jeszcze z gronem osób, które by chciały tego. Takich, że tak powiem, ze strony spółdzielni ruchów nie było żadnych. Ja dzisiaj się dowiedziałam, to wczoraj, znaczy wstępnie, żeśmy sobie tak pomarzyliśmy sobie, że tak byłoby fajnie, ale żadnych ruchów nie ma. To tyle. No dobrze, dziękuję panu. W kwietniu 2021 roku pokazywaliśmy Państwu nowego prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych. Oto co mówił pan prezes w kwietniu i jakie cele wyznaczą sobie na najbliższe miesiące. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać. Jestem nowym prezesem do spraw ekonomicznych i finansowych od 1 kwietnia. W tym miejscu, że chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej za wybór i pokładane tutaj jakby w mojej osobie pewne oczekiwania. Tym członkom, którzy nie głosowali za mną, chciałbym powiedzieć, że będę robił wszystko, żeby tutaj pracować dla dobra spółdzielni. W tej chwili zapoznaję się z sytuacją ekonomiczną i finansową spółdzielni. Przeglądam sprawozdania finansowe za lata poprzednie, od 2018 do 2020. Wiem, że sprawozdanie nie było zatwierdzone za 2018 i 2019. Tutaj będę chciał przygotować się do walnego zgromadzenia, żeby przekonać członków Rady Osiedla do tego, żeby jednak przyjąć te sprawozdania finansowe, ponieważ jak Państwo pewnie wiecie, mamy nadwyżki bilansowe w tych sprawozdaniach, no, które mogą zasilić straty, które mamy na GZM-ie. Również zapoznaję się z regulaminami, także po powiedzmy 3 miesiącach będę chciał przedstawić tutaj jakąś strategię rozwoju i zażegnania tym wszystkim problemom, z którymi boryka się spółdzielnia. Także oprócz tego taką pilną sprawą na dzień dzisiejszy to jest uchwalenie przed Radę Nadzorczą planu finansowo-gospodarczego, ponieważ Rada Nadzorcza nie zatwierdziła, nie mamy planu zatwierdzonego, działamy na zasadzie prowizorium budżetowego, także to jest taka najpilniejsza sprawa. Będę chciał, żeby przedstawić korekty do planu i żeby Rada Nadzorcza zatwierdziła ten plan na 2021. Oczywiście zapraszam wszystkich członków spółdzielni, członków rad osiedla, komitetów nieruchomości do kontaktu ze mną. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu, na razie tylko telefoniczne ze względu na trwającą pandemię, ale myślę, że pandemia się skończy i będziemy mogli spotykać się również twarzą w twarz. Dziękuję bardzo. Maj był czasem, kiedy jeszcze odbywały się spotkania w sprawie nowego odcinka drogi od ulicy Wyki do ulicy Raginisa. W rozmowę z dzielnicą mieszkańcy włączyli także reprezentujących ich radnych. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że pan Ryszard się do mnie zgłosił jako do radnej, bo taka jest nasza rola, żeby pośredniczyć między ratuszem a mieszkańcami, przynajmniej ja tak swoją rolę widzę. Bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło. Pan Ryszard oczywiście żałuje, że sama pani naczelnik Dobrowolska nie przyszła. Niemniej jednak wysłała 2 pracowników i takie spotkania w terenie moim zdaniem są nieocenione. To jest teraz szczególnie w pandemii, kiedy ten kontakt jest ograniczony, dyżury radnych nie działają. Ciężko jest się dostać na spotkanie do burmistrza, wszystko jest online, starsze osoby niekoniecznie dobrze się w tym czują, więc ja się bardzo cieszę, że do takiego spotkania doszło. Myślę, że w przyszłości to powinien być większy standard, żeby być bliżej ludzi, a już na pewno powinna być rozbudowana instytucja konsultacji społecznych szerokich. Jeżeli chodzi o ustalenia z tego spotkania, to przede wszystkim taką pierwszą rzeczą to był znak, taka tabliczka pod zakazem parkowania tutaj, która mówiła, że można parkować w zasadzie od 17 do 7, a już w ogóle można parkować poza miesiącami, kiedy szkoła działa. Nie o to chodziło mieszkańcom, bo zastawianie tej ulicy jest notoryczne, śmieciarki rozjeżdżają krawężnik, samochody mijają się w bardzo dziwne sposoby, mieszkańcy obawiają się, że jest problem z dojazdem karetek i innych służb, jeżeli coś się wydarzy. Więc usunięcie tej tabliczki, które już się zadziało, jest pierwszym krokiem na drodze. Oczywiście rozmawialiśmy też o ulicy Wyki, ile dokładnie będzie miejsc parkingowych, jakim torem ona będzie przebiegać. Też ratusz ma się zastanowić nad tym, czy uda się na przykład tutaj troszeczkę ten zakręt, mieszkańcy zgłaszali, że zakręt, który jest za mną, jest zbyt ostry i przez to właśnie ten krawężnik jest rozjeżdżany, remontowany ponownie, czy da się tutaj troszeczkę coś zmienić. Mają się zastanowić również nad organizacją ruchu i ja również złożyłam pismo w tej sprawie, żeby to wszystko, pewne wizualizacje tego projektu, żeby to wszystko było dostępne. Także jak to otrzymam, oczywiście dam Państwu znać. Pani Marto, proszę powiedzieć jeszcze, na jakim etapie z informacji, które Pani posiada, jest obecnie tutaj budowa tej drogi? Z ostatnich informacji wynika, że za chwilę zacznie się odwodnianie tej ulicy. To powinno być prowadzone przez wykonawcę pod nadzorem MPWiK, żeby potem można było zrobić odbiory, więc to ma potrwać troszeczkę. Sama inwestycja ma się zakończyć do końca roku, więc właściwe roboty mogą jeszcze za kilka miesięcy tak naprawdę się odbywać. Pani Marto, jeszcze takie pytanie, bo Pani prowadzi również swojego Facebooka tutaj skierowanego do mieszkańców, dzielnicy mieszkańców osiedla Górczewska. Czy również kierowane są tam sygnały dotyczące właśnie tutaj tego odcinka? A jeśli tak, to jakiego rodzaju? Bardzo często generalnie dotyczący szkoły. Jest taka, bym powiedziała, odwieczna walka pomiędzy ludźmi, którzy chcą dojechać, a ludźmi, którzy nie chcą tych dojazdów mieć. Też udało się porozmawiać na temat wyniesienia przejścia dla pieszych. Jest to tam przejście, które w tej chwili jest pomarańczowe, tam jeszcze będą namalowane pasy, powstały nowe znaki. Także bardzo mnie to cieszy, takie jeszcze bardziej zwracające uwagę, bo bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły też było podnoszone tutaj wielokrotnie, że samochody nie zwracają na to uwagi, także mam nadzieję, że to cokolwiek poprawi sprawę. Ale przede wszystkim mieszkańcy też chcieliby, żeby korzystać bardziej z parkingu w Parku Górczewska, jeśli chodzi o dojeżdżających do szkoły, bo tam można łatwo dojść, jest już teraz zrobiona też kawałek wybetonowanej drogi, także żeby tutaj nie było tego ruchu pod klatkami, a tam, gdzie jest parking, nie było zastawiania, także też zachęcam dowożących w przyszłości, bo oczywiście w tej chwili szkoła nie funkcjonuje, aby korzystali z tego parkingu. W czerwcu zachęcaliśmy Państwa do wsparcia pana Ryszarda Przybylskiego, który walczył z nieuleczalną chorobą. Zwracamy się z apelem do osób o otwartych sercach na potrzeby innych. Pan Ryszard Przybylski, który przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, zmaga się z ciężką chorobą, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne. Jak czytamy w informacji, pan Ryszard stracił nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci do dawnej sprawności. Obecnie porusza się o kulach, jednak jego mięśnie są w coraz gorszym stanie i już niedługo nogi zastąpi mu wózek i będzie mógł oddychać jedynie dzięki respiratorowi. Koszty, z którymi musi się zmierzyć z powodu choroby, są ogromne. Pan Ryszard powinien zażywać leki, posiadać profesjonalny sprzęt medyczny, by jak najbardziej ułatwić sobie życie z chorobą. Informacje o możliwości wsparcia dostępne są pod linkiem www.siepomaga.pl/Ryszard-Przybylski. Pomóżmy! W czerwcu 2021 roku pokazywaliśmy Państwu również nowo powstałą tężnię w Parku Górczewska. Wspólnie z zarządem dzielnicy Bemowo zachęcaliśmy Państwa do jej odwiedzenia. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Parku Górczewska, gdzie niedawno oddaliśmy do użytkowania tężnię solankową. Tężnia otwarta jest w godzinach 10-20 i może skorzystać z niej każdy. Natomiast trzeba pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego, takiego jak w parku, bo właśnie znajdujemy się w parku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z tej wspaniałej inwestycji. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego z projektu naszej mieszkanki Jadwigi Kowalskiej oraz radnych Marty Sylwestrzak i Jarosława Oborskiego. Serdecznie zapraszam. W lipcu mówiliśmy o osobach niepełnosprawnych, ich problemach, jak ten, z którym od lat boryka się pani Ewa z ulicy Szobera 4, gdzie do dziś dnia nie ma dostosowanej windy. Mówiliśmy także o miejscu, gdzie osoby mogą znaleźć wsparcie i mają wspólną przestrzeń do działania. Chciałbym poinformować Państwa, że jeżeli ktoś z Państwa ma taką sytuację, nie może wyjść z domu, to proszę o kontakt ze stowarzyszeniem. Jest to telefon, tam jest podany też mój telefon i proszę o kontakt. My do każdej osoby pójdziemy, porozmawiamy, jakie są potrzeby, pomożemy wszystkie formalności załatwić. Tak jak ostatnio ze Szwankowskiego 4A pan się zgłosił i już jest w trakcie realizacji wszystkiego, bo szanowni Państwo, my nie dotrzemy do wszystkich. Państwo dzięki naszej telewizji dotrzyjcie też do nas. My nie zostawimy Państwa w miarę możliwości samych. Nie obiecujemy, że to od razu będzie, bo sami Państwo wiecie, trochę procedura finansowa trwa, zgoda ze spółdzielni i inne, ale nie bójcie się, jest to szansa dla Was likwidacji barier architektonicznych. Zapraszam do nas, wspólnie będziemy sobie pomagać. W sierpniu w naszym programie wystąpili przed Państwem członkowie nowego Prezydium Rady Nadzorczej, mówiąc o obranych celach. Stoimy dzisiaj przed Państwem w pełnym składzie Prezydium, mając świadomość, jaki ogrom pracy nas czeka. Nie wszystko od razu uda się załatwić. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze działania przede wszystkim były zgodne z obowiązującym prawem. Najważniejsze rzeczy, które nowe prezydium planuje wykonać, to przygotowanie i przeprowadzenie audytu finansowego za lata 2018-2020, który wykona zewnętrzna firma, uporządkowanie spraw finansowych, w szczególności zatwierdzenie planu finansowego i remontowego na 2021 rok, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska przy współpracy firmy rekrutacyjnej oraz natychmiastowe odblokowanie prac remontowych na nieruchomościach, które o to wystąpiły i posiadają zabezpieczone środki na ich wykonanie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/21. W okresie wakacji odwiedziliśmy z naszą kamerą specjalnie dla Państwa stację bemowskiego metra. Dotarliśmy tam, gdzie nie mogą wejść mieszkańcy Warszawy. Jednym z największych przedsięwzięć, na jakie napotkaliśmy podczas budowy, była konieczność zapewnienia ciągłego ruchu na skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Powstańców Śląskich, ponieważ jest to jedno z największych skrzyżowań w tej części dzielnicy. Wszystkie zadania wymagały od nas dużo pracy oraz pogodzenia wielu czynników, ale robiliśmy to z myślą o mieszkańcach, aby w miarę swobodnie mogli poruszać się w rejonie budowanej stacji. Stacja Bemowo będzie przystosowana do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Oprócz schodów stacjonarnych, do środka dostaniemy się również za pomocą 4 par schodów ruchomych przy wejściach z poziomu ulicy i 2 par schodów ruchomych z antresoli na peron. Pasażerowie będą mogli skorzystać również z aż 9 wind, w tym jednej, którą zjadą z wysokości ulicy bezpośrednio na poziom peronu. Pierwszym etapem prac torowych jest wykonanie podbudowy betonowej w postaci bankietu dolnego, który tworzy warstwę wyrównawczą, oraz bankietu bocznego. W ten sposób uzyskaliśmy przestrzeń na to, aby wykonać betonową płytę torową. I pierwszym krokiem jest ułożenie zbrojenia i później na tym zbrojeniu zostaną ułożone kolejne elementy nawierzchni torowej, które czekają już tutaj z boku, m.in. podpory blokowe oraz szyny. Montaż toru odbywa się przy użyciu specjalnych bramek regulacyjnych. W tym miejscu bloczki są już przytwierdzone do szyny, natomiast szyna jest trzymana przez bramkę regulacyjną. Regulacja toru przy użyciu tej bramki odbywa się w taki sposób, że dzięki specjalnemu ściągowi, który z boku jest przytwierdzony do mankietu, jest możliwa regulacja w planie, przesunięcia, oddalenie albo przybliżenie toru do mankietu. Natomiast dzięki śrubom wysokościowym możemy ten tor podnosić w górę albo go obniżać. Dzięki tej bramce tor możemy wyregulować z dokładnością do około 1 mm po odbiorze geodezyjnym i zabezpieczeniu toru możemy rozpocząć betonowanie. Dla sprawnego działania metra bardzo istotna jest wentylacja podstawowa. Do obsługi wentylacji podstawowej przeznaczone są wentylatory. Wentylatory mają swoją maksymalną moc o wysokości 250 tysięcy m3 na godzinę. Wydajność ta wykorzystywana jest jednak tylko w przypadku awaryjnej konieczności zadziałania wentylatorów. Taką sytuacją są pożary. Na co dzień wentylatory wykorzystują 30% swojej maksymalnej wydajności. Sterowane są poprzez system czujników, system detekcji. Są to czujniki temperatury, tlenku węgla i dwutlenku węgla. Czujniki zlokalizowane są zarówno na czerpniu wyrzutni, jak i na peronie stacji. Z punktu widzenia pasażera najważniejszym miejscem na stacji metra jest oczywiście peron. Znajdujemy się właśnie na peronie stacji C04 Bemowo i jak widać zaawansowanie postępują tutaj prace wykończeniowe, na przykład prace kamieniarskie. Na peronie już pojawiła się podłoga kamienna. W sumie na całym odcinku pojawi się jej ponad 10 tysięcy m2. Na ścianach szczelinowych mamy już trasy kablowe, wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne. Na suficie pojawiają nam się instalacje wentylacyjne. To wszystko sprawia, że obiekt w tym momencie, na tym etapie robót, wygląda dosyć surowo. Ale nie ma co się obawiać, dlatego że już niedługo przejdziemy do kolejnego etapu wykończenia, gdzie na ścianach pojawią się specjalne ściany zatorowe, natomiast na suficie elementy sufitu podwieszanego, dzięki którym stacja C04 Bemowo będzie przyjazna dla mieszkańców i przede wszystkim estetyczna. Przez cały rok zachęcaliśmy Państwa do ćwiczeń i zadbania o swoje zdrowie. Na naszej antenie emitowaliśmy nie tylko gimnastykę dla seniorów, ale i motywujące rozmowy z profesjonalnymi instruktorami. Dzień dobry, Ania Urban z tej strony, klub nowy, ulica Wyki 11. Rozpoczynamy dzisiaj nagrywanie nowego cyklu zajęć na sprawny kręgosłup. Zajęcia się ukażą od września, także zapraszam na wzmacnianie gorsetu mięśniowego, nóg, miednicy, wszystkiego co Was boli, co Wam skrzypi. We wrześniu będzie można nowe odcinki oglądać w telewizji Górczewska. Zapraszam, śledźcie program, czekajcie na nasze nowe odcinki. Do zobaczenia. Gimnastka, ruch napędza człowieka i daje taką chęć do życia. Chęć zawierania znajomości. Proszę Państwa, ponieważ... No mniej łykamy leków przeciwbólowych później. Właśnie, Pani redaktor, bardzo dziękuję za to, co Pani powiedziała. Proszę Państwa, godzina ćwiczeń to jedna tabletka mniej. Mniej cierpi wątroba i żołądek, proszę mi wierzyć. Jedna godzina ćwiczeń, jedna tabletka mniej. W październiku towarzyszyliśmy burzliwej dyskusji przy nowo powstałej drodze przy ulicy Wyki. Zobaczcie Państwo sami. W poniedziałek 4 października odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Bemowo w sprawie przedłużenia ulicy Wyki do ulicy Raginisa. Spotkanie było burzliwe. Niektórzy mieszkańcy opowiadali się przeciw przedłużeniu ulicy. Zwracano również uwagę na problematyczną kwestię, jaką jest chociażby duże natężenie ruchu w okolicach szkoły nr 350 oraz brak miejsc postojowych. Mieszkańcy dyskutowali również na temat projektu przedłużenia ulicy. Tak jak stoimy, to tutaj tak, tutaj mamy te miejsca parkingowe, tutaj te kwadraciki, prostokąciki. Tutaj mamy Raginisa, a tutaj mamy Irzykowskiego. Przy Raginisa, przed Raginisa mamy przejście dla pieszych i tu mamy przy tym skrzyżowaniu podniesionym też przejście dla pieszych. Tu jest pas zieleni. No i tu jest 16 tych miejsc parkingowych zdłużnych. Pan Andrzej Mazik, przewodniczący Komitetu Nieruchomości Wyki 1, przypomniał, że w sprawie przedłużenia ulicy Wyki do mieszkańców wystosowane były specjalne ankiety. Jak wynikało ze słów pana Andrzeja, idea ankiety powstała po spotkaniu w klubie Nowy, kiedy część mieszkańców była przeciwna budowie drogi, część była za. Wspólnie ustalono, że powstanie ankieta, w której udział wzięły nieruchomości, których ta inwestycja najbardziej dotyczy, czyli Wyki 1, 3, 5, 7, 9 oraz Irzykowskiego 2, 4 i 6. Ankietę przeprowadzono w dniach 9-12 października 2018 roku. Ankiety zostały wrzucone do skrzynek pocztowych każdego mieszkańca i osoby, które chciały udzielić odpowiedzi na tę ankietę, mogły ją wypełnić i oddać gospodarzom lub bezpośrednio do administracji osiedla. Wyniki były następujące. Za budową drogi opowiedziało się 270 mieszkańców, czyli oddano 270 głosów, a 86 głosów było przeciwnych budowie. Po spotkaniu zapytaliśmy również przedstawiciela Urzędu Dzielnicy Bemowo o planowaną realizację prac związanych z przedłużeniem ulicy Wyki. Pojawiło się tu bardzo wiele głosów mieszkańców. Niektórzy powiedzieli, że w ogóle nie chcą tutaj tego przedłużenia ulicy. Proszę powiedzieć, jak państwo do tego teraz podejdą, zwłaszcza że ten projekt już jest gotowy. Wydaje mi się, że wszystkie formalne te uwarunkowania do dyskusji na ten temat zostały wyczerpane w postępowaniu administracyjnym, które poprzedziło wydanie pozwolenia na budowę. Tu w trakcie tej rozmowy z mieszkańcami było niemal tyle pomysłów, ilu zebranych, ale po pokazywaniu tutaj i rozwiązań projektowych niektórzy zostali przekonani do tego, żeby jednak realizować tą inwestycję. A ja ze swojej strony, jak zobaczyłem tutaj na pewne już jakieś tu takie trasy wytyczone przez geodetę, zastanawiam się nad jakimiś drobnymi takimi zmianami, które nie wpłynęłyby na konieczność wprowadzenia istotnych zmian projektowych, co wymagałoby zastosowania wystąpienia o pozwolenie zamienne i przygotowania projektu zamiennego, ale jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście będziemy tutaj rozmawiali w dalszym ciągu z mieszkańcami i na pewno skorzystamy. To, co tutaj pan mówił o tym zaniechaniu tego wyniesienia na skrzyżowaniu, to jak tu spojrzałem, to faktycznie to rozwiązanie takie jest trudno by było jakby określić celowość tego jego zastosowania. I od tego jakbyśmy odstąpili, to moim zdaniem byłaby to zmiana nieistotna. Niemniej projekt stałej organizacji ruchu, który jest, musielibyśmy zmienić i uzgodnić od nowa. Ale to nie jest jakaś taka wielka sprawa, z którą musielibyśmy się tam jakoś bardzo przejmować. Także te zmiany takie kosmetyczne, nieistotne zmiany są jak najbardziej tutaj możliwe do zrobienia i będziemy się starali jakoś tu jeszcze. Proszę pana, dla wykonawcy, jeżeli będzie jezdnia dalej pociągnięta na wprost, prawda, to te skręty w lewo, w prawo są niepotrzebne i nielogiczne. Z tym sobie poradzimy, bo gdybyśmy chcieli to wyeliminować, to po prostu wprowadzimy nowe elementy do organizacji ruchu, postawimy słupki i nie ma tego wjazdu. Tylko może się okazać, że no, znowu będzie tutaj tyle zdań, ile osób i powiedzą, nie, my chcemy, żeby ten skręt był, my chcemy tutaj, żeby był w lewo. W lewo może być, ale w prawo, żeby go nie było. Proszę powiedzieć, jak to dalej będzie wyglądać, kiedy Państwo zamierzacie tutaj wejść na ten teren z tą budową? Prawdopodobnie w tym tygodniu przystąpimy do wycinki tutaj na tej trasie, bo to już jest jakby formalnie wszystko dopięte. Wytniemy tam te drzewa, na co mamy pozwolenie. I w piątek wykonawca zapowiedział, że zacznie korytowanie tej drogi, czyli no, zaczną kopać tutaj już pod jezdnię wykop taki. A co do samego projektu, czy jest jeszcze szansa właśnie na jakieś zmiany? Tak jak powiedziałem, nieistotne, kosmetyczne, czyli tak, no, odpada sprawa tutaj tam poszerzenia pasa drogowego, bo to wykracza poza teren własności inwestora, czyli miasta stołecznego Warszawy i na to sobie pozwolić niestety nie możemy, przepisy zabraniają i tu w tym względzie nie, czyli te zatoki parkingowe będą musiały zostać jako równoległe do tej nowo wybudowanej jezdni, a nie tak jak Pan tu proponował pod kątem 35 czy 45 stopni, bo to no, musiałoby się wiązać z poszerzeniem pasa drogowego, a to będzie zmiana istotna. No i w tym tygodniu według zapowiedzi wykonawcy byśmy zaczynali tam te roboty już i miejmy nadzieję, że to się nie będziemy musieli wspierać policją, żeby zabezpieczyła nam możliwość wybudowania, zrealizowania tej inwestycji. A proszę powiedzieć, jaki ma być czas realizacji tej inwestycji? Przewidywany jest zakończenie 12 stycznia przyszłego roku, czyli na samym początku 2022 roku. Nie będą Państwo odstępować? Nie, bo już tutaj ja o tym wcześniej nie wiedziałem, ale tu w trakcie od Pana się dowiedziałem, że no wszelkie tamte ścieżki zostały wyczerpane, bo sprawa były jakieś protesty, była sprawa w SKO, samorządowe kolegium odwoławcze odstąpiło od tych protestów mieszkańców, nic z tym nie wskórali, czyli no, wszelkie możliwe ścieżki zostały wyczerpane i nie ma żadnych podstaw do tego, żeby odstąpić od realizacji. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Proszę bardzo. W listopadzie przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała Państwa o powodach odwołania ze stanowiska prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Do podjęcia tej uchwały doszło na skutek złożonego przez 6 członków Rady Nadzorczej wniosku, w którym członkowie Rady Nadzorczej sformułowali zastrzeżenia do pracy pana prezesa. Ten wniosek został zarejestrowany w spółdzielni 8 listopada i tegoż dnia pan Józef Bech otrzymał zastrzeżenia, które są w jego kierunku sformułowane. I tak, do najważniejszych zastrzeżeń należy niewłaściwa organizacja pracy zarządu SMG oraz koordynacja pracy członków zarządu w toku bieżącej działalności spółdzielni. Brak podejmowania decyzji o sposobie załatwiania spraw kierowanych do spółdzielni mieszkaniowej, brak wskazań na dekretowanych pismach o sposobie załatwiania sprawy, brak właściwego obiegu informacji w zarządzie i podległych komórkach, nieprzekazywanie informacji, brak umiejętności organizacji pracy członków zarządu i nadzoru nad pracą pozostałych pracowników, brak nadzoru nad bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni i koordynacją z tym związanej wszystkich komórek spółdzielni mieszkaniowej Górczewska, brak nadzoru nad przestrzeganiem ogólnie obowiązujących przepisów, postanowień statutu, regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń. I w tym miejscu może wymienię 4 najistotniejsze. Nie uwzględniono żądania uprawnionej grupy członków do uzupełnienia porządku obrad zwołanego w dniach 26-28 lutego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska o punkty dotyczące przeprowadzenia wyborów nowej Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Nie wykonano uchwały walnego zgromadzenia nr 17/2019, która w pierwszym punkcie zobowiązuje zarząd do równego traktowania wszystkich podmiotów w dostępie do programu lokalnego TVG w ramach tzw. ramówki. Zatrudnianie pracowników poza strukturą organizacyjną i bez stosowania zasad określonych w aktach prawa wewnętrznego. Wprowadzenie dla członków spółdzielni podwyżek na eksploatacji podstawowej bez wymaganych uzgodnień i konsultacji przy jednoczesnym zwiększającym się zadłużeniu na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Kolejny zarzut to brak nadzoru w zakresie ustalonych przez Radę Nadzorczą zadań do realizacji, zarówno w kwestii terminu, jak i jakości przedkładanych dokumentów, które mają być podstawą do przygotowywania posiedzeń Rady Nadzorczej. Brak rozpatrzenia lub nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków członków spółdzielni. I wreszcie brak strategii w zakresie rozwoju i utrzymania telewizji Górczewska. W grudniu po raz pierwszy od 2 lat emitowaliśmy dla Państwa relację z posiedzenia Rady Osiedla nr 3, która to spotkała się z dużym zainteresowaniem i tym samym oglądalnością. Po 2 latach mamy telewizję górczewską, mamy możliwość prezentowania bezpośrednio swoich poglądów, swoich stanowisk, ocen o funkcjonowaniu spółdzielni. Także mówię, zmierzamy być może ku normalności. Może jeszcze powrócimy. To bardzo proszę o wziąć mikrofon i wypowiedzieć. Bierzemy z tyłu. Tak. Ja chciałabym powiedzieć, że to nie było łatwe. To było po wielu konsultacjach, rozmowach i zabiegach. Tu jedna z naszych koleżanek, która bardzo, właśnie zawdzięczamy, mnie się wydaje, że chyba jej, że ona to, bo nie wiem, czy jeszcze ktoś działał razem z nią, ale z tego, co wiem, to ona załatwiła nam tą telewizję i bardzo dziękujemy. Jeżeli chodzi o telewizję górczewską, to została podjęta decyzja już od dłuższego czasu, od miesiąca. Chodzi o, że powstało nowe prezydium, że nie ma tutaj przeszkód. Jeżeli Rady Osiedla zechcą, to mogą zaprosić telewizję. Ponadto dostałem w formie... Dostałem już prawie miesiąc temu ofertę z telewizji Górczewska, że jeżeli przedstawiciele Rady Osiedla zechcą skorzystać ze studia i zaprezentowania, to taka możliwość istnieje. Także to proces trwa, jest to powiedzmy taki no, wielopunktowy, oby no, dalej był realizowany i żebyśmy powrócili do czasów takich, jak było już wcześniej. W grudniu także rozdaliśmy wśród naszych widzów gadżety niespodzianki od nadawców programów w naszej telewizji. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić Państwu tyle radości. Mamy nadzieję, że nowy 2022 rok będzie tylko dobrym, radosnym i zdrowym czasem, czego Państwu i sobie życzymy.